Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, ostatnio wprowadziłem w swoje życie pewne ćwiczenie. Nazwę je, być może jest ono znane, ja go nie znam. Nazwałem je spacer z Bogiem. Jak sama nazwa wskazuje, spacer z Bogiem oznacza to, że spacerujemy z Bogiem. Ale jak Państwo. Doskonale wiedzą, słyszą, widzą, i pewnie czują. Nie mam tego Boga, jakby w postaci materialnej, żeby Państwu pokazać, pokazać, pochwalić się. Że to byłbym sławny na cały świat, gdybym takiego Boga znał i mógł Państwu pokazać w audycji, na przykład e, w postaci materialnej to chyba byłbym najbardziej znany na świecie. Wyobraźcie sobie stream niedzielny z Panem Dobrym. Bogiem. Eee, także, szanowni Państwo, jest rzeczą oczywistą, że skoro nazwa brzmi spacer z Bogiem, to ten Bóg musi być w formie niewidzialnej dla innych ludzi, dla innych ludzi czyli zwizualizowany. Czyli ten Pan Dobry Bóg musi być przeze mnie wymyślony. I tutaj dochodzimy do takiego fajnego wniosku, czyli spacer z bogiem jest tak naprawdę spacerem z dla wielu ludzi, co jest całkowicie zrozumiałe, nieistniejącą osobą, czyli troszeczkę pokazuje, jakby, że jestem chory psychicznie. No bo jeśli byśmy mieli kogoś, kto idzie z wyimaginowanym pieskiem albo kotkiem, którego nikt nie widzi, a on sobie go wyobraża. No to wiadomo, Bach go w pasy na leczenie. Jeśli rozmawia z nieżywymi ludźmi, to zależy. No, zależy, gdzie trafi. Jedni go wezmą na leczenie, drudzy go uznają za drugiego pana Jackowskiego, e, więc zależy, gdzie trafi, w, w, w jaką strukturę. Czy to będą lekarze psychiatrzy, czy to będą ludzie e, materialiści, tak, dla których istnieje tylko to, co mogą dotknąć, czy też będą to ludzie, którzy no, po prostu wierzą, w rzeczy niewidzialne i szukają jakiegoś potwierdzenia tej swojej wiary. Natomiast ja proponuję spacer z Bogiem. Oczywiście po spacerze z pusiem, Brajankiem i Fionusią. Spacer z Bogiem jest najważniejszy, ale. Na początku powiem Państwu, jakie złożyłem. Yy, złożyłem, złożyłem jajo, jakie stworzyłem założenia. Założenia są takie, że. Tak naprawdę my i nie wiem kim my jesteśmy, powinniśmy kontrolować nasz umysł. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli ja ostatnio widziałem na YouTube, jak jakiś uchodźca w Niemczech zabija mieczem samurajskim jakiegoś gościa przy smarcie takim samochodzie małym. To to oznacza, że zobaczenie takiego widoku, czyli ja trzymam za mordę za twarz swój umysł. Większość ludzi tego nie robi. Ale większość ludzi powinna to robić. Trzymać za twarz swój umysł. Czyli kierować go w kierunku określonych obrazów, dźwięków, informacji. To oznacza, że ja pozwoliłem mojemu umysłowi, bo widziałem, był napis: uchodźca zabija mieczem samurajskim osobę. Byłem zaciekawiony, poczułem negatywne emocje, strach, ale też nie ma co ukrywać pewną taką zło elektryfikującą, jakby to powiedzieć, żeby nie użyć złego słowa, takie podniecenie negatywne. I wtedy pozwoliłem sobie na otworzenie tego pliku i zobaczenie. Oczywiście, po tym, gdy zobaczyłem taki obraz, zagrały we mnie negatywne emocje, bo to jest oczywiste, że za pewnym obrazem automatycznie pojawiają się określone emocje. W ten sposób zalała moją istotę, mój umysł, moje odczuwanie, takie wewnętrzne miejsce, gdzie odczuwamy emocje, gdzie czujemy się źle, gdzie czujemy się dobrze. W tym miejscu narkoman odczuwa satysfakcję, gdy weźmie narkotyk, ekstazę, spokój, zależy co weźmie, albo wciągnie. Rozumieją Państwo, te wewnętrzne miejsce, gdzie jakby skupiamy się na przeżywaniu swoich emocji, większość ludzi przeżywa zawsze negatywne emocje. Większość ludzi na tej planecie cierpi i to naprawdę mocno. Tak więc, gdy kontrolujesz swój umysł, to możesz powiedzieć nie. Widzę tytuł, zażyna kogoś nożem samurajskim, e, przepraszam, mieczem samurajskim nie wchodzę. Po prostu nie wchodzę, bo trzymam za mordę mój umysł i nie pozwalam mu na oglądanie takich rzeczy. W efekcie. Wpisuję sobie na YouTube na przykład muzyka relaksująca. Albo wpisuję sobie o jakieś pieski fajne, czy sobie na przykład w ogóle wychodzę od komputera, czytam sobie książkę, albo idę pobawić się z pusiem. Czyli to ja decyduję, jakie informacje, jakie treści, jakie obrazy mój umysł będzie miał w efekcie, gdy bawię się ze zwierzętami, albo najlepiej ja się bardzo szybko odprężam, ja mam taki nawyk. Państwu może się to wydać brutalne, ale to naprawdę z brutalnością ma tyle wspólnego co krzesło z krzesłem elektrycznym. Biorę Brianka, nauczyłem się go brać na, zawsze go brałem, bo jestem praworęczny, na lewą rękę i przytulałem go do klaty, ale ponieważ teraz ćwiczę, robię wszystko, co się da lewą dłonią, bo to jak Państwo czytali jedną z moich książek i Pana Rotholza, Brudna Gra, bardzo mocno to, czy, czy urodzić się na nowo, ja już nie pamiętam tych 14 książek, a będzie niedługo 15. Nawet jeszcze tytuł nie wymyśliliśmy z Panem Rotholcem. To biorę go na lewą, na lewą rękę. Normalnie go biorę kciukiem i palcem wskazującym pod przednie łapy. Podnoszę go do góry, i przytulam go tutaj do, do lewego cyca i prawą dłonią go sobie głaszczę. Ja go lubię, to wygląda może brutalnie, ale biorę rozczapieżam swoją dłoń i kładę z góry na, na, dło, na jego głowę od góry i go tak potrząsam, ale robię to naprawdę delikatnie, on zaczyna wtedy. Wysuwa pazury, mruczy tak. No, tak to robię. Wygląda to, jakby było to agresywne, ale tak naprawdę jest to dla niego pieszczota. Zresztą on sam się o to prosi. Yy, I wtedy naprawdę powiem Państwu, że czuję się dobrze. Czyli jeśli ktoś wyjdzie jakiś życiowy mędrzec i powie Państwu, że, że tak naprawdę no, cierpię, bo nie mam żadnego wyjścia, ale gdyby spojrzeć na. Na życie takiego człowieka to cały czas ogląda telewizję. Jeśli ma dostęp do komputera to ogląda jakieś okropne rzeczy na jak to się nazywa na Live. Jest taki kanał, gdzie pokazują zgony, samobójstwa, wypadki i tak To cały czas on będzie karmił ten swój umysł. On będzie wpuszczał w ten swój umysł straszne rzeczy. W efekcie pozwolenia umysłowi własnemu umysłowi, bo to jest moja decyzja to ja decyduję, czy ja teraz po tej audycji, oczywiście będę musiał godzinę, półtorej to wszystko ogarnia, czego nienawidzę, ale to jest moja decyzja, czy ja wejdę na ten portal, zobaczę, jak jakieś cudze nieszczęście, że kogoś do maszyny wciągnęło, zwłaszcza w Chinach to jest, bo tam nie ma tam nie ma BHP i tak dalej, no bo jest taki krwiożerczy kapitalizm, czy schody kogoś, tam jest norma, że schody kogoś połykają, tak, miażdżą. Tak więc... To jest moja decyzja. Naprawdę to nie żaden szatan, nie żaden Pan Dobry Bóg z całym szacunkiem, nawet nie Państwo, moi radio radiosłuchacze, nikt nie decyduje. To jest moja decyzja. Oczywiście, coś we mnie mówi Marek, byłoby fajnie sobie coś pooglądać ostrego, ale drugi głos mówi Marek. Ale pamiętaj, że są zawsze konsekwencje danej czynności. Jest akcja, jest reakcja. Jeśli będę oglądał gości, których wciągają maszyny. Gości w Niemczech, we Francji, wiecie, w tych super oświeconych państwach, gdzie super oświeceni, mądrzy ludzie pod wpływem telewizji i jak mówią na Węgrzech pana Sorosza, to nie są moje słowa. Wpuścili ludzi, którzy ich potem tam gwałcą i zażynają. Zresztą wczoraj Tagesszpidel, kurde Tagesszpidel, Tagess coś tam, coś tam, jakaś gazeta znana w Niemczech podała, że 11% społeczeństwa, czy 13% to imigranci, a popełniają 35% przestępstw. To nie jest teoria spiskowa, to są fakty. E, tak więc, Szanowni Państwo, jeśli, te, jeśli sobie obejrzy te super nowoczesne, oświecone państwa i tych przebudzonych duchowo ludzi, oświeconych, którzy dają kasę ludziom, którzy w większości statystycznych zażynają, e, to chcę Państwu powiedzieć, ale to powtarzam, po to i tak Kurde, jak to się tak No, tak jest coś tam, coś tam. Tangens tangens. E, I chcę Państwu powiedzieć, że to jest mój wybór. Czy ja to obejrzę, co tam się wyrabia? Czy kogoś schody w Chinach wciągają do środka jakiegoś dzieciaka? Czy kiedyś oglądałem, goście skakali na główkę, jeden się poślizgnął, pod spodem był taki betonowy, nie wiem jak to nazwać, no betonowa, taka mała dróżka i romną głową i mu całą głowę rozwaliło. Na przykład dałem to do obejrzenia mojej przyjaciółce, bo to były jeszcze te czasy, że Pokazywałem jej, pytałem, co dałoby się zrobić w tej sytuacji. Ona bez cienia emocji, tak, bo ona jeszcze gorsze rzeczy widziała. Słuchajcie, pęknięta czaszka z przodu, zęby rozsypane, wszystko, pęknięta w ogóle broda. I ona mi mówiła, tak że to bym zrobiła, to bym zrobiła. Tak, szanse od razu oceniła jako chirurg. Jakie by były, tak więc tak to wygląda, Szanowni Państwo, czyli sobie ustaliliśmy pewną rzecz. Ja rozumiem, że są ludzie, którzy są w nieszczęściu. Sam doskonale wiem, już od dawna nie miałem, może to te ćwiczenia to tak uleczyły, chcę tak myśleć, ale miałem cholerne bóle barków i naprawdę w czasie tych bólu barków no nie działa żadne pozytywne myślenie, żadne takie myślenie, że to ja decyduję o swoim szczęściu, po prostu wtedy człowiek cierpi, i dlatego trzeba wziąć wtedy tabletkę przeciwbólową i zatrzymać to cholerstwo. Więc ja sobie zdaję sprawę, że są ludzie cierpiący, którzy mają bóle, którzy mają na przykład, w ich życiu wydarzyła się na przykład kilka dni temu jakieś bardzo przykre zdarzenie, tak? Ja sobie doskonale zdaję sprawę, że ten, jakby niejako to powiedzieć, wytrysk negatywnych emocji jest bardzo potężny bardzo silny. Ja to doskonale rozumiem, ale mówię o większościach, w większościach, w większości ludzi na tej planecie, na Ziemi, tej Ziemi którzy nie mieli tydzień temu zgonu kilku osób na krzyż, którzy nie mają, nie mają strasznych bólów mięśniowych, kostnych i tak dalej, którzy nie są po jakimś wypadku, traumie, to są normalni ludzie, którzy normalnie żyją, jest ich cholerna większość. I ci ludzie będą próbowali wam powiedzieć, że życie tak jest, że oni muszą cierpieć, ale jak się przyjrzysz ich życiu, to nagle się okaże że wpuszczają najgorsze negatywne rzeczy do swojego umysłu, do swojej tak naprawdę do swojego umysłu. Umysł reaguje emocjami i złym stanem emocjonalnym, tak? Pobudzamy się, podniecamy, krzyczymy, gdzie tu policja? Tak, oglądamy film, jak kogoś tam katują, gdzie policja? Skurwysyny, syny, tylko łapią chłopaka z marihuaną albo o, oj tam oj tam hen, 250 po mieście, tam dobra, 250. O, niech będzie taki mój. Pewien znajomy kupił, opowiadał jak kupił Skodę Fabię z podwozie Mopla, jechał 180 i nawet łokieć miał. Autentycznie tak opisywał, że łokieć miał na zewnątrz, bo na luzie, bo on wszystko na luzie robi. Wszystko na luzie robi. Podejrzewam, że nawet na desce klozetowej też siedzi na luzie, no jak żeby inaczej. I on sobie te 180, załóżmy powiedzmy, oj tam, oj tam, 180 jechałem koło szkoły z dziećmi, oj tam, oj tam przecież uskoczyły te dzieci. Oj tam, oj tam, co się stało, mi mandata, a tam morderców nie ścigają, a nieuczciwych ludzi, ja podatki płacę, zarabiam 3,5 tysiąca i płacę tam, po, no nie płacę, no ale tam, no, to cytuję kogoś takiego przeciętniaka. Tak więc, szanowni państwo, chciałbym wam powiedzieć, że ktoś ogląda negatywne rzeczy... Podnieca się nimi, w ten wrzask wewnętrzny, gdzie policja, skandal, ja bym to wszystko załatwił, i tak dalej. Czyli ktoś wywołuje, to jest tak jak wyjmujesz zawleczkę, rzucasz granat, on wybucha, eksploduje. I to jest tak samo. Idziesz sam z własnej woli, oglądasz zły film, pojawiają się aut automatycznie po obejrzeniu złego, y złego obrazu, złych dźwięków, straszne, negatywne emocje. I co się dalej dzieje? No i przeżywasz sobie te negatywne emocje. A co się da dalej dzieje? To bardzo proste. Negatywne emocje, które odczuwasz systematycznie, wchodzą w nawyk. Po jakimś czasie jest tak, że nawet jak chcesz mieć ten dolony dzień, żeby on był miły, po prostu chcesz, żeby było miło. Normalnie, spokojnie i miło. Ale pojawia się w tobie chęć tych negatywnych emocji, ty się chcesz ich nałykać wyszukujesz wtedy wszystkiego, a to łóżko za małe, a to za duże, a to paluch u nogi, który widzisz, jak się budzisz no, a to za duże, a to za mały, a to jesteś za wysoki i za niski, a to kolor brzydki, a to ładny, za ładny, a to łososiowy kolor, a wolałbyś żółty, nagle masz kaprys. Rozumieją Państwo, jeśli nauczysz swoją podświadomość, nawyku, Złego takiego samopoczucia, to będzie te pragnienie złego samopoczucia coraz większe. To jest tak jak z papierosem: na początku palisz jednego, dwa, trzy, to jest powolutku. Dokładnie tak samo jest z każdym nawykiem alkoholu, słodyczy, wszystkiego. Tak działa nawyk. Nasz mózg, podświadomość uczy się czegoś i tworzy pragnienie, żeby to od odtwarzać. Na przykład Wczoraj wieczorem walczyłem ze sobą, czułem się źle, bo miałem pragnienie, żeby poczuć smak słodkości w ustach, ale mówię to nie po Bożemu wieczorem. No i co? 23:30 zjadłem trzy herbatniki oblane czekoladą, wypiłem herbatę z miodem. Czułem się wściekły. Byłem wściekły na samego siebie. Ale to jest nawyk. Jeśli wytworzysz nawyk, to on się cały czas zwiększa, dlatego jeśli nie trzymasz swojego umysłu za mordę, i pozwalasz mu na negatywne rzeczy, na oglądanie horrorów, przestępstw, na czytanie, jak to kolejny y, polityk coś ukradł, czy kolejnego polityka nagrali z dildem w dupie, to tak naprawdę to jest non-stop. Jeśli wziąłbyś jakiegoś gościa, który 10 lat temu powiedział: Stop, nie czytam tych żygowin w mediach, i gdyby on teraz po tych 10 latach zajrzał, to byłoby to samo. Zmieniają się tylko twarze sprzedajnych polityków, kto wziął w kto kogo nagrali w agencji towarzyskiej, słuchajcie. Wiadomo, od, od kiedy istnieje ludzkość, no, znaczy, od kiedy istnieją możliwości nagrywania. Że każdy burdel, gdzie chodzi polityk, urzędnik skarbowy, sędzia, prokurator, policjant, to tam będzie nagrywane po to, żeby mieć haki na tego policjanta. Jest to norma, robi się to wszędzie, a kurwa oni jednak tam dalej chodzą, i podsuwa im się narkotyki, podsuwa im się potem. Mało laty, żeby mieć tę dźwignię na nich, żeby potem były wyroki odpowiednie, i tak dalej, i tak dalej. Żeby potem nagle było tak, że z szafy giną dowody sprawy, i tak dalej, i tak dalej. Polska, jak Polska długa i szeroka, tak się dzieje. Dobrze, szanowni państwo. Państwo się dziwią, że zmienił się mój głos, ale ja zrobiłem sobie dwuminutową przerwę. E, dobrze, szanowni państwo. To, co wpuścimy do naszej głowy, staje się nawykiem, jeśli jest to negatywne, to pożądamy coraz więcej negatywnych emocji. Mamy coraz większe stany lękowe, stany depresyjne, bo jeśli na przykład oglądamy film, to przez te dwie godziny filmu wierzymy, że jesteśmy w kiepskiej sytuacji jak autor filmu, tak? I tworzy się nawyk. Dlatego chcę Państwu powiedzieć, że gdy już wiemy, że pozwolimy naszemu umysłowi na obcowanie z pewnym obrazem, dźwiękiem, filmem, sztuką, obrazem bardzo negatywnymi obrazami są obrazy na przykład pana Beksińskiego. Ja bardzo lubię na nie popatrzeć, one są na swój sposób piękne, ale to są naprawdę jeśli ktoś kiedyś zajmował się ezoteryką, to są naprawdę niskie plany astralne. I to naprawdę takie wizje mogą istnieć, I jeśli to w ogóle ten astral jest prawdą. Po prostu jego obrazy są portalem prowadzącym do tego poziomu niskiego świata astralnego. I nie polecam Państwu, można sobie popatrzeć, pozachwycać się, ale kilka obrazów max. Ślęczenie dłużej niż moim zdaniem 10 minut nad obrazami Beksińskiego to jest po prostu robienie sobie kłopotów i problemów w życiu. Ale o tym nie będziemy mówili. Ja lubię na nie popatrzeć. Naprawdę lubię i chyba sobie nawet kupię książkę z jego obrazami. No tu mam trochę mieszane uczucia, muszę to jeszcze przemyśleć. Ale pamiętajcie, raz na kilka dni 10 minut max i potem sobie oglądajcie jakąś komedię, pieski i tak dalej. To jest tak zatruwa umysł. Zresztą sami państwo Chyba widzą, w jakim stanie emocjonalnym jesteście, tak? Co się dzieje z, waszym, z waszą duszą, tak naprawdę, gdzie ją prowadzicie wtedy. No ale dobra, no nieważne, jeśli może dusza nie istnieje, więc y, jaki sobie robicie stan emocjonalny? Pamiętajcie, że jeśli będzie powtarzany, to wejdzie w nawyk. I będzie się do was przybliżał i w końcu po iluś latach będzie to wasz stały stan emocjonalny. Tylko po co? Nie lepiej się bawić, odczuwać lekkość, radość, szczęście zamiast takich ciężkich, ponurych, pozbawionych nadziei uczuć. No ale potem taki gościu powie, że to takie jest życie. To nie jest takie życie, po prostu twój umysł się stykał z taką energią emocji i po prostu przejął to jako nawyk. Wcale życie takie nie jest i nie słuchajcie takich mentrów, jakie jest życie, bo życie jest takie, i z jakim styka się twój umysł i jakie masz nawyki myślowe. Takie jest życie. A nie takie, jakie ci mędrek mówi o, jeden mówi o Życie jest złe, drugi mówi Życie jest wspaniałe. Nie, Życie nie jest ani złe ani wspaniałe, Życie po prostu jest takie, na czym skupisz uwagę. Pomijam tu wypadki, kiedy ktoś cierpi na jakieś stałe bóle i tak dalej, to już mówiłem o tym. Dlaczego więc spacer z Bogiem? Proszę sobie wyobrazić, wyobraziłem sobie obok mnie najpierw Boga. Najpierw wyobraziłem sobie jako taką chmurę falującej energii w kolorze powietrza, czyli tak bezkształtna, ale ona jakby faluje. Wziąłem ten efekt z filmów, z efekt komputerowy. Wyobraziłem sobie Boga, ale nie jakieś Anunnaki, Jahwe i tam inne różne e, istoty, tylko Twórcę. Stwórcę pierwszego, który stworzył wszystko od samego początku. I teraz obserwujcie swoje uczucia, czyli dajecie umysłowi wizję Boga, bo ja mogę sobie wyobrazić teraz, teraz sobie siedząc przy kąpie mogę wyobrazić, że tu są jakieś wypatroszone zwłoki, nie wiem, kogoś torturowanego. Mogę? Będzie mi się chciało wymiotować, będę się źle czuł. Mogę sobie to wyobrazić? Mogę. Mogę wyobrazić sobie piękną, szczupłą kobietę z obfitym biustem, wspaniałymi łydkami, tyłeczkiem, pachnącą, mówiącą oj Marek, oj jaki ty jesteś mądry. Oj, Maruś, nie musisz mi pokazywać, że jesteś bogaty. Bo ja tu wiesz, mam odziedziczyłam 15 miliardów dolarów i w ramach miłości, że ci ufam, to ci je wszystkie przepisuję. Sama się dziadówą staję jestem całkowicie, polegam na Twojej łasce i niełasce. I Bach, pismo z notariusza, 15 miliardów moje. Co bym poczuł? No nie wiem, w pierwszej chwili bym się na pewno uszczypnął, bo bym był pewien, że to jest sen. Albo jestem po jakichś narkotykach, A to fajnych, to, to niech ta wizja trwa jak najbardziej. Ale co bym poczuł? Pożądanie seksualne, zachwyt, euforię, wiadomo, tyle kasy. No to kurwa, kurła, gaz bym se do fury założył, kurła, majtki jakieś bym se droższe kupił, kurła. Na no, resztę to bym wydał, żeby się sąsiadom chałupę popaliły. Nie, no to oczywiście taki kwas. No przede wszystkim moim hejterom bym kupił porządne samochody, tak, żeby no, jakoś mnie kuba kurwa. Jeden fabion, drugi jakimś światem starym 1400, to ja w kosiarce mam więcej, trzeci tramwajami. Kupiłbym im po jakimś porządnym samochodzie, żeby mnie jakoś godnie reprezentowali, bo to wstyd jest po prostu. Jakie ściuchy bym im kupił, na siłownie bym ich zapisał, żeby ładnie wyglądały. Jakieś chałupy by mi ładne kupił, a nie y, 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 jakieś tam szklane domki, y, czy tam jakieś domki na działkach. Po prostu bym ich ładnie ubrał, jakoś elegancko, żeby mnie reprezentowali, bo to jest mój też wizerunek. Jaki hejter, taki jaki pan, taki kram, a nie takie dziadostwo. Także szanowni Państwo. Y, gdy zobaczę piękną dziewczynę, poczuję pożądanie. Gdy zobaczę pieniądze, poczuję chciwość. Gdy zobaczę hejtera, poczuję chęć, żeby mu przylać, tak? No to jest oczywiste, to są pierwotne, normalne, podstawowe uczucia. Co pokażesz umysłowi, takie są emocje, i im bardziej częściej będziesz to pokazywał, stworzy się nawyk i będziesz żeglnął do tego, ignorując wszystko inne. Więc jest oczywistą rzeczą, że jeśli sobie wyobrażę Boga, twórcę wszechświatu, wszystkiego, to czuję zachwyt, czuję. Mm, nie wiem, jak Państwu to pisać, bo może to są moje indywidualne uczucia, może Państwo też to samo odczują, ale ja czuję taką wewnętrzną chęć, żeby go tu Boga ugościć. Chłop w dom, Bóg w dom, i mówię: Panie Boże, dobry, Panie dobry Boże, to jestem ja. I nawet jak się pojawia we mnie jakaś ściwość, no pierwsza rzecz to sobie wyjaśniłem z Bogiem pewne sprawy. Mówię: słuchaj. Ja ciebie bardzo chcę, bo świat mi nie daje zaspokojenia. Świat jest okrutny, ludzie są okrutni. Świat mnie trochę przeraża. Mówię: ja ciebie potrzebuję, bo wiem, że ty mnie skrzywdzisz. No jak ty możesz mnie skrzywdzić, jak ty stworzyłeś wszystko, a ja jestem taki słaby, taki mały, taki. No jestem człowiekiem, tak? Nie wiem, kim jestem do końca. Nie wiem, czym jestem. Nie wiem do końca, jak działa ta maszyneria, już nie mówiąc o maszynerii cielesnej a i umysłowej. I po prostu wiadomo, że ja się wychowałem, jakaś była czy to karma, czy to po prostu przypadek. I pewne mam nawyki myślowe, mam pewne lęki i tak dalej. Ja to wszystko pokazuję. Na przykład jak jest Bóg, ja mu, mu mówię, pożądam pewnej mężatki. Mówię, przecież wiesz. I tłumaczę, jakbyś mógł, daj mi jakiś obraz seksowny, bo ten akurat jest podniecency. Walczę, żeby go sobie nie pokazywać, bo on mnie najbardziej kręci. Wiem, że to jest złe. Ale daj Panie Dobry Boże jakiś obraz. I powiem Państwu, dziwna, dziwna rzecz się zdarzyła, której nie rozumiem. Pojawiła mi się postać mojej byłej. Podniecam się moją byłą dziewczyną. No dokładnie. I to sprzed ilu, żeby Państwu nie skłamać. 12 lat. 12 albo 13. 12. 13 lat może. Ona była pół roku starsza ode mnie. Była piękna. Trafiło się jak ślepej kurze ziar, ziarno. Państwu uniżonemu słudze, piękna dziewczyna się zdarzyła. Ona już nie jest piękna. No ale tak to jest, szanowni państwo, że z czasem piękne dziewczyny stają się brzydkimi dziewczynami. Tak więc yy, ja po prostu nic nie ukrywam. Jak mam jakieś na przykład, yy, czuję w sobie zło, na przykład, bo to chyba każdy w sobie ma rzeczy. Że, że no, no różne są emocje, tak, że ktoś cię oszukał, ktoś cię skrzywdził, no po prostu, czy chciałbyś kogoś od, odpalić, czy coś, ja mnie zobacz. Ja to w sobie mam. Ja się tego nie wstydzę, mówię. Kogo mam się wstydzić? Ja się mogę wstydzić pokazać to temu, temu, temu. Ja się Bogu nie wstydzę. Jesteś moim stwórcą. Jesteś moim prawdziwym ojcem. Więcej niż ojcem. Bo ojciec, wiadomo, wychował od małego, dał nasionka, a ty mnie stworzyłeś i stworzyłeś mojego ojca. Jesteś naszym ojcem. Więc jeśli jesteś tatą mojego taty i moj, moim, to, to, to jakieś tu zboczenia mają miejsce. Ale z humorem podchodzę. Ja mówię, zobacz ile we mnie jest. We mnie też są takie, chciałbym dać komuś po mordzie, czy coś. Czy komuś wlać, tak oczywiście komuś złemu. Ja to wszystko pokazuję. Moje frustracje, moją złość, moją czasami gniew. Moją rozpacz, moje złe uczucie, mo moje jakieś takie lęki straszne przed życiem. Także no co ja dalej zrobię? Wszyscy moi bliscy są ciężko chorzy. Ja mam ciężką chorobę. Nawet nie wiem, czy ja na pogrzeb będę kogoś potrafił pójść z tym. Albo będę musiał być po... Pomocnych lekach, tak, nieprzytomny. I ja to wszystko pokazuję, mówię, zobacz, i wtedy czuję się dobrze. Nic nie ukrywam, nie ukrywam tego, mówię, mówię, bo dobry Panie Boże, mówię, po prostu, wiadomo, że będę zaraz Cię prosił o różne rzeczy, ale najpierw gra wstępna, tak, sobie się poznajmy, poczujmy się, ale zobaczcie, jestem całkowicie szczery z Bogiem, ale zwróćcie uwagę, jaki ten. Wizja Boga, to nieważne, czy ten Bóg istnieje, czy nie, to, to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Ważne jest to, że zobaczcie, jak wasza podświadomość, wasze emocje reagują. Przez to są piękne emocje: radość, ciepełko w sercu, jest ktoś, kto was kocha, jest ktoś, kto was, e, jest ktoś, kto was po prostu troszczy się o was. To nieważne, że on jest niewidzialny. Wyjdzie smutny, zrozpaczony ateista. Ale ty naprawdę pozbywasz się tej możliwości wzbudzania uczuć. Najmocniejsze uczucie wzbudza, gdy sobie wyobrazisz Boga. Czy on istnieje, czy nie? Przecież on może być zupełnie inny. Ja sobie wyobrażam tę istotę jako kochającą mnie. No, bo jak mógłby mnie nie kochać Bóg? No, jak ja w sumie jestem dobry chłopak, ale nawet jak byłbym złym chłopakiem, to często stworzyło mnie takie społeczeństwo. Albo po prostu się urodziłem, mam geny z kurwy syna. Rozumiecie o co chodzi? Ja po prostu dostałem taki pakiet, później go ewentualnie mogłem rozwijać. Ale jak jest Bóg, to chce się zmienić. Bo teraz już czuję miłość, czuję się akceptowany. Nie potrzebuję akceptacji od strony kobiet, od strony przyjaciół, kolegów i tak dalej. Nie potrzebuję tego, dlatego że mam tutaj kogoś, kto mi to daje. Staję się absolutnie niezależne emocjonalnie. Stają się niezależny. I mogę być z innymi ludźmi jako wolny człowiek. Nie, 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 nie potrzebuję od nich wyciągać, żebrać u innych ludzi o to, żeby mnie lubili. Bo tu mam kogoś, kto w pełni mnie akceptuje. Bo jak można nie akceptować tak słabej istoty, jaką jest człowiek? Tak słabej istoty, która się pojawiła w tym świecie, gdzie jest od maleńkości programowana na nieszczęście samotność zło. Jak, jak mógłby Bóg nienawidzić mnie za jakieś tam grzechy? Oczywiście, że narobiłem różnych grzechów i trochę różnych rzeczy. I to wszystko mu wyznałem, i nie czuję żadnego potępienia od Boga. Jak mógłby mnie nienawidzić, skoro od dzieciństwa wychowywałem się tak jak wiele innych ludzi? I byłem programowany na to, że Bóg gdzieś tam jest, że trzeba się modlić. Wszyscy wiemy, że nie działa ta modlitwa. Gdyby działała, to by ludzie z raka wychodzili masowo. I w Polsce byłby raj, bo większość ludzi to katolicy, którzy się modlą, a mamy nędzę, jesteśmy dymani z każdej strony przez różne zagraniczne siły. To jak te modlitwy działają? Mam 40 lat i od najmłodszych lat w kościołach były modlitwy za zapolskie. Co to dało? Gówno to dało. Albo Boga nie ma, albo te modlitwy są hawarte. W związku z tym ja proponuję coś takiego. Nawet jeśli to nie zadziała, bo stosuję to od trzech dni to wyobraźcie sobie, że czujecie się dzięki temu lepiej. Warto? Oczywiście, że warto. To ja teraz będę musiał chodzić, żeby mnie ktoś lubił, klepał po plecach, dawać usługi, przysługi, gadać z kimś, coś robić. Dla kogoś nie muszę tego robić. Czy mi zależy na tym, żeby mnie jakiś koleś akceptował albo jakaś dziewczyna akceptowała, że powiedziała, Marek, jesteś spoko, bo jak coś jej dam, czy koledze coś... Jakiś prezent, czy oddam mu trochę czasu, czy, czy go skomplementuję, a jak tego nie dam, no to jestem wtedy zły. Ja tego już nie potrzebuję, bo Bóg mi mówi, Marek: jesteś w pożo. Tak naprawdę, w środku Twoja istota jest w pożo. I proponuję to robić jako ćwiczenie. Po prostu ćwiczenie. Jeśli ktoś ci mówi, obejrzyj to, 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 tamto, tamto, i to sprawia, że czujesz się źle, to ktoś cię po prostu spędza na manowce. Bo efektem będzie tego złe, złe samopoczucie i nawyk poszukiwania tego złego samopoczucia. Bo już nie potrafisz żyć bez tych złych uczuć. Dlatego, gdy wyobrażasz sobie Boga, prawdziwego Boga, nie jakiegoś podrabiańca, to wtedy czujesz się wspaniale, bo co masz ukrywać? No, co mogłeś zrobić? Pobiłeś kogoś, ukradłeś coś kiedyś, z mężatką byłeś parę razy? No, no, no co to jest takiego złego dla Boga? Przecież już jesteś dobry, jesteś z nim, chcesz być dobry, bo on ci daje satysfakcję, rozkosz, spełnienie. Ja Państwu nie będę nic mówił, co to może być. Pamiętajcie, ta istota jest tak potężna, ona nie może Was nienawidzić. Jesteśmy pchłami dla niej. Jesteśmy istotami słabymi, które są od maleńkości programowane przez korporacje, rząd, religię. Do tego, żeby nie kochać siebie, żeby być frustrowanymi, żeby gdzieś tam Boga szukać, żeby płacić kasę korporacji religijnej. Programowani, żeby się źle czuć ze sobą, żeby ciągle kupować suplementy, żeby ciągle ciuchy kupować, najnowszy telefon. Od najmłodszych lat jesteśmy programowani na bycie nieszczęśliwymi, a ludzie nieszczęśliwi nienawidzą, zazdroszczą, hejtują, wylewają z siebie ten, ten swój wewnętrzny ból. I teraz tak potężna istota, która, jeśli my to wiemy, moi słuchacze i ja to wiem, jak to działa, to tak potężna istota, która stworzyła cały wszechświat i pewnie takich planet jest w dół. To taka istota ma mnie nienawidzić, bo coś tam złego zrobiłem, bo byłem wypełniony negatywnymi emocjami, nad którymi mnie nikt nie nauczył panować, jak, co zrobić? Myślicie, że Bóg nie wie, że w szkołach nas uczyli wydobycia. Jakichś tam kruszców w Afrycanie, uczono nas, jak radzić sobie z, z własnymi emocjami, jak radzić sobie z tym, że są od nas silniejsz silniejsze osoby bardziej toksyczne, które nas wykorzystują, tępią, gnoją i tak dalej. Nikt nas tego nie nauczył, zostaliśmy okaleczeni i nikt nie nas nie uczył, jak być szczęśliwymi. Tylko uczą nas główna nas uczą. Człowiek, który się nauczył przez 5 lat studiów, Zdobył, nauczył się 300 książek na pamięć. Będzie miał w, w miarę dobry zawód. Będzie zarabiał kasę, ale będzie nieszczęśliwy. Na co mu to? Sto razy bardziej bym wolał być szczęśliwym, radosnym kopaczem rowów, który jest radosny i czuje się lekko, niż gościem, który ma pieniądze, ale cały czas jest nieszczę nieszczęśliwy i żyje w koszmarze. Nienawidzi swojej pracy, źle się czuje ciągle. Ale można być też bogatym człowiekiem, można być też człowiekiem, który ma wielką wiedzę i człowiekiem, który ma nawyki bycia szczęśliwym. Można? Można. Tylko trzeba złapać zarej swój umysł. Nie puszczać go gdziekolwiek do te oglądania telewizji, do oglądania mordowania tam ludzi na, yy, na YouTube i na innych programach, p, p, w kanałach. Nie koncentrować się na konfliktach, nie wyobrażać sobie, że ktoś nas napadnie, tylko karmić i poić ten nasz umysł, zachłanny na różne bodźce i doświadczenia, pozytywnymi rzeczami. I nagle się okazuje, że jakoś lżej w życiu, jakoś tak radośniej, od czasu do czasu jakiś taki lepszy nastrój, jakaś radość bez przyczyny. Nagle się okazuje, że tak za bardzo nie chcesz się upić, ani papierosa zapalić, bo no w sumie jest ci dobrze, no nie ma cholery tego stanu polepszać, bo i po co. Fajnie ci jest, jest ci po prostu dobrze. No to po co coś wprowadzać jeszcze do tego stanu? Ale nad tym trzeba pracować. Dlatego jest pewna zasada, zasadnicza zasada o, zasadnicza zasada w życiu. Albo ty kierujesz swoim umysłem w określonym kierunku, albo kieruje nim ktoś inny. Nie ma wyjścia z tej sytuacji. Nawet jak przyjdzie 5000. Yy, 14-letnich mędrców i znawców życia z wykopu, i ci powiedzą, że ten całe coachingi i te wszystkie mądrości to głównie warte. To nie zmienia to faktu, że Twój umysł, czyli Twoją uwagę, może wziąć Kościół, który będzie kierował Twoją uwagę na cierpienie, na poczucie niegodności. Korporacje, które reklamami będą Ci mówiły, że jesteś do dupy, brzydko ubrany, za niski, za wysoki, bla bla bla. Żebyś kupował odpowiednie produkty, żebyś się lepiej poczuł i dawał im pieniądze. Albo oni wezmą twoją uwagę i się nią zajmą, dając ci do twojego umysłu, czyli po świadomości, syf, albo ty się tym zajmiesz i skierujesz ją na pozytywne, fajne, wzmacniające ciebie rzeczy. To jest bardzo proste: albo pozwolisz, żeby ktoś tym twoim umysłem zarządzał, albo będziesz zarządzał nim ty. Ale żeby tak robić, jest ważny cel. Musisz sobie powiedzieć: chcę być w życiu szczęśliwy. To jest bardzo ważne. Nie tam jakieś cierpienia, nie ta Matka Boska płacząca, bo tam się po jajach podrapałeś. Nie Pan Jezus, tak mnie to uczono, że Matka Boża płacze, także się modli. Jest taki rysunek, ja wcale nie obrażam. Jest taki rysunek w internecie kościelny, że każdego dnia my krzyżujemy Boga swoimi grzechami. Albo że gdy grzeszymy Matka Boża płacze i prosi Jezusa o wstawienie Boga. To jest cyrk, szanowni Państwo. Cyrk, który goją dali Żydzi. To jest ciekawe. Mówią, że jesteśmy antysemitami, a my klękamy przed Żydami, mamy ich religię, banki są ich. W rządzie większość Żydów mówi się teraz, że pan Bosak miał dziadka jakiegoś znanego twórcę Żyda. Wszędzie Żydzi, opozycja, wszyscy, wszyscy. Koalicje, opozycje, partie, grupy, konfederacje, kluby, stowarzyszenia. Wszędzie tam jest ten naród, który ja oczywiście bardzo szanuję. Więc nie mówcie, że jesteśmy antysemitami, bo naszymi pieniądzami, naszym państwem, naszą religią, bóstwami, wsz wsz wszystko Żydzi. No nie? No jak nie? Jak tak, jak nie, jak tak. Więc jak możemy być antysemitami? Więc mówię, nie ta martyrologia, ci płaczący bogowie, jaki Bóg płaczący może być? Wyobraźcie sobie, istota, która stworzyła nieskończoną liczbę wszechświatów! Wszechświatów! Galaktyk się mówi, że może być nieskończona ilość. Wy, ludzie, wyczujecie to, w galaktyce są miliony gwiazd i planet takich jak nasza. Istota, która to stworzyła, płacze, bo ty sobie zwaliłeś konia bez ślubu. Chłopie, no, puknij się w łeb. To nie jest żaden Bóg. Jak ci mówią, że płacze, to jest może jakaś istota, nie wiem. Może założyli faktycznie tu kosmici życie na tej planecie. No słuchajcie, sami mówimy o tym, żeby na planetach w najbliższej przyszłości zakładać kolonie i tak dalej. Genetykę już mamy całkiem nieźle rozwiniętą. Może będziemy sobie robić jakieś automaty, przecież już jest mówi się wprost, żeby hodować ludzi tylko bez mózgu, bez świadomości, i tam z naszych komórek będą nasze organy. Czyli jak będziesz pieprzał ciaska i walnie ci po 40 będziesz miał cukrzycę, to wyjmą ci dokładnie twoją trzustkę, przeszczepią. Za tydzień, dwa wychodzisz ze szpitala, nie masz żadnego odrzutu, nie bierzesz żadnych leków immunosupresyjnych, nic z tego nie ma. Po prostu żyjesz dalej od nowa. Wątrobę zachlałeś, nie ma problemu, jest ciało, leży wątrobę, wyjmują masznówkę, sztukę. Już teraz się mówi o robieniu ciał i to się będzie robiło, jeśli się nawet nie robi gdzieś tam w tajnych laboratoriach. I mówi się o kolonizowaniu planet. No to jak skolonizujesz te planety? No będziesz musiał tam albo roboty dać, albo będziesz musiał tam jakieś prymitywne życie zaprowadzić. No przecież my sami już mówimy o tym, żeby to robić, więc skąd myśl, że u nas po prostu przybyli jakaś zaawansowana cywilizacja i jak feenki, Enlil, całe mitologie opisują, jak to było naprawdę. Cała, cała indyjska mitologia jest pełna latających tych bram, kurde, jak to się nazywało? Wimany, o, wimany. Wimany latające, wybuchy jądrowe. To to wszystko jest opisywane, tysiące lat temu było. Czy my tutaj jako małpy rzekomo lataliśmy po drzewach, a tam wybuchy jądrowe latające, statki? No to jest opisywane. Skąd ci ludzie mieli takie opisy tego? Skąd? Nawet im się śnić to nie mogło. Jeśli rozwój planety był normalny, nie mogło im się to nawet śnić z tego powodu, że no umysł śni na podstawie tego, co widział, tego, co słyszał, bodźców. Czyli prymitywny człowiek mógł śnić, że biegnie za nie wiem, biegnie za zające, ma on się wielkiego węża, przemienia i go zjada. O, to jest możliwe. Ale że Wimana lata tak, że nagle wielki rozbłysk, tak, i wszystko się szkli. Wiadomo, że to teraz wiemy, że to wybuch atomowy robi. A tu nagle się okazuje, że oni to tysiące lat temu opisywali. To w praktycznie każdej mitologii mamy podobne rzeczy. W Biblii nawet jest, że po Ezechiela przyleciał tak Bóg, ogień się pojawił i tak dalej, i tak dalej. Sobie poczytajcie: wzięcie do nieba żywcem. Nie ma w duchowości żadnego nieba. Jest inna częstotliwość, jest inny wymiar. Czy nie można powiedzieć, że świat astralny w duchowości jest tu albo tam. On jest wszędzie i jest nigdzie. Jest w innym wymiarze. Co oznacza, że może być równie dobrze tu, gdzie my żyjemy, w, w trzech wymiarach. Tak, no. Mówi się, że czwarty, bo czas. No nieważne, to już są takie dysputy. Ile jest diabłów na, na główce szpilki? Więc szanowni Państwo, ale na główce prawdziwej szpilki, a nie Artura szpilki. Więc szanowni Państwo. Chcę Państwu powiedzieć jedną rzecz. To jest ćwiczenie. Jeśli wyobrazimy sobie Boga, to stają się bardzo miłe rzeczy. Jeśli stają się złe rzeczy, to pamiętajcie, że wyobraziliście sobie jakiegoś jachwę, jakąś taką istotę diabelską, zazdrosną, która bardzo przypomina despotę wściekłego, zawisnego człowieka, a nie żadnego Boga prawdziwego. Musicie czuć się bezpiecznie, fajni, dobrze. To jest ćwiczenie. Powiem Państwu, co się stanie później. Jeśli będziecie ćwiczenie kontynuowali, ja też, bo znając siebie, to ja mam słomiany zapo, pewnie zaraz o tym zapomnę, jeszcze 2-3 dni i będzie już po frytkach. Przerabiałem to setki razy. Zacznie Wam to wchodzić w nawyk i zaczniecie czuć tę Bożą obecność cały czas. Dlaczego to wiem? Ano, dlatego, że w, w mistycyzmie jest tak zwana modlitwa serca. W chrześcijańskim mistycyzmie. Polega to na tym, że robisz modlitwy cały czas i umieszczasz się w miejscu, gdzie jest serce. I nagle po jakimś czasie człowiek już nie robi tego świadomie, tylko sama ta modlitwa cały czas się zmawia w tym sercu. No i to jest bardzo proste. To nie jest żaden mistycyzm, to nie jest żadna magia, to jest po prostu nawyk. Jeśli powtarzasz pewne obsesyjne myśli w głowie, to one już nie wygonisz ich, one cały czas tam są. I one się wzmacniają, jeśli poświęcasz im uwagę. Jeśli nie poświęcasz uwagi, nawyk znika, ale wtedy człowiek cierpi. Tak jest z papierosami. Na przykład ja tak rzuciłem palenie. Dlatego nagrałem, jest w moim sklepie nagranie do rzucenia dużo łatwiejszego, takiego od strony podświadomej palenia. Jest to nagranie, chyba 17 czy 16 minut ma. Wiecie co, ja sobie wezmę głowę tutaj, o. Głowę sobie oprę tutaj, o ten, bo jestem już bardzo zmęczony. O jak dobrze sobie głowę oparłem na bicepsie chcę Państwu powiedzieć... Jezu, jak mi się spać chce, może mi cukier spadł. I chcę Państwu powiedzieć, że... Nie no. Wracam do pozycji. Jestem już bardzo zmęczony, powiem Państwu, naprawdę jestem. Jeszcze te przeziębienie ze mnie nie zeszło. O Jezu, przepraszam Szanowni Państwo najmocniej, ale... No kichnąłem. Tak kicha ta a nie jakieś tam... No, LSD czy LPG, jak to tam LGBT było. Także, szanowni państwo, tak kicha prawdziwy facet dziewczyna, nie jakieś tam no, w rureczkach chłopaczki, no. Prawdziwy facet słychać, jak, jak kicha to, słychać, jak puszcza obłąka, o! To jest kichnięcie, że nawet Fiona dostała szału. Więc, wracając do tematu, szanowni państwo, trzeba. Trzeba wziąć za mordę swój umysł, trzeba sobie wyobrażać Boga, i w modlitwie serca jest to samo. Po prostu jeśli robisz coś nawykowo kilka lat, no to po prostu oni odczuwają dokładnie to, co sobie wyobrażali, że to jest serce, bo to oczywiście w sercu nie jest, ale można to odczuwać oczywiście somatycznie w miejscu klatki piersiowej jak najbardziej. Można sobie tam odczucia jakieś wytworzyć. Oczywiście one nie będą w klatce piersiowej. Tylko nasz umysł nałoży na, na te miejsce, właśnie e, takie odczucia. Reasumując, potraktujmy to jako ćwiczenie. Pamiętajcie, dziewczyny, że ja z Panem Dobrym Bogiem zawsze będę chciał być. Jak pójdziemy do łóżka, to, no to też, no to, to jakiś będzie trójkąt, tak w pewnym sensie, bo ja będę z Bogiem, to jest dla mnie najważniejsze. Z Panem Dobrym Bogiem. Także, szanowni Państwo, życzę Państwu tego poczucia, że jesteście z taką istotą. Co się może dalej stać? Jestem po prostu bardzo ciekawy jako eksperymentator. Podejrzewam, że zależy z jakiego punktu widzenia spojrzeć. Jeśli z takiego czysto psychologicznego, powinniście mieć na pewno większą pewność siebie, większe poczucie sprawczości, e, zmniejszą się uczucia negatywne, zwiększy się kontrola nad Waszym życiem osobistym, dlatego że już nikt nie będzie na Was wpływał, albo ten wpływ znacząco się zmniejszy. Co dalej może być? Po prostu będziecie bardziej pewni siebie, będziecie się mocniej czuli, pewniej, radośniej. Jeśli ten nawyk będzie się utrzymywał, to będziecie. No, trudno mi powiedzieć z punktu psychologicznego. Natomiast z punktu ezoterycznego, być może ujawnią się jakieś mm, sitchi. Tak szczerze mówiąc, dlatego że poświadomość świadomość SMS-ek jakiś przyszedł. Odpiszę. Dlatego w sensie ezoterycznym różnie może podświadomość zareagować, nie chcę mówić, mogą się ujawnić różne zdolności, nie wiem, trudno im powiedzieć. Natomiast polecam Państwu to ćwiczenie, pamiętajcie, że jak się będziecie czu czuli stłamszeni, źle nieakceptowani, niekochani, to coś źle robicie. Dobre ćwiczenie jest wtedy, kiedy czujecie się tacy szczerzy. Ja to tak czuję, tak jakbym, nie wiem, tak jakby ktoś bardzo kochany. Ktoś mi najbliższy mojemu sercu przychodził. Ja bym chciał fajnie postawić jakieś dobre jedzonko. Jakieś ciasto. No wiadomo, niezdrowo, ale od tam. Od czasu do czasu można. Wiadomo, jakieś coś tam postawić czy coś? Jakieś no, dobre rzeczy, tak? Kogoś ugościć. Czyli wywalam z siebie te negatywne emocje, jeśli jakieś są. Bo tu jest Bóg, twórca Wszechświatu. Ja go nie chcę do siebie zapraszać, jak akurat przeżywam, że hejterzy mi zniszczyli opinię, czy coś, czy coś. Won! Wynocha wszyscy hejterzy z mojej głowy. Wszystkie wspomnienia, wszystkie nieprzyjemne wspomnienia z życia, wszystkie upokorzenia i tak dalej. Wynocha z mojej głowy. Bo tutaj przychodzi go specjalny, aż sam Pan Dobry Bóg. Yy, dlatego, szanowni Państwo, yy, polecam Państwu to ćwiczenie. I coś jeszcze chciałem powiedzieć. Może się w Państwu pojawić, to jest bardzo ważna rzecz, takie uczucie, że wszyscy wokół Was cierpią, a Wy tacy radośni jesteście coraz bardziej, tak? Im częściej będziecie sobie wyobrażali Boga, im częściej będzie to te uczucia pozytywne będą wzbudzane, tym częściej będziecie odczuwali coraz mo mocniejsze odczucia lekkości, radości, spokoju. I może się pojawić takie coś, o, to ja z tego rezygnuję, bo inni są smutni, tak i tak dalej. Po pierwsze, może twoim darem, może twoim przeznaczeniem jest odczuwać taką radość i moc w sobie i po prostu nie musisz tego mówić innym. Sam będziesz emanował tym. Tak, Ludzie emanują taką radością. Może to jest takie coś, żebyś ty pomagał właśnie innym ludziom w ten sposób. Masz zdolność, słuchałeś Kotońskiego, oni nie chcieli, więc ty coś masz. Słuchaj, to jest tak, jak jeden się rodzi, chłopak taki jak ja, od małego, zalękniony, no nie w biedzie, ale no brakuje tak na, na jakieś rarytasy, bez talentów żadnych i tak dalej, no znaczy szybko bardzo się nauczyłem czytać i tak dalej, ale rodzi się ktoś w bogatej rodzinie, który ma talenty, który ma genialną pamięć, który nie jest lękliwy, który trafia na samych dobrych ludzi, a nie tak jak ja na popa prańców, no i co? No, no, wiadomo, że mu się należy. Urodził się po prostu z jakąś taką, no okej, okay, ma to, ma sukces, ma pieniądze, świetnie wygląda, świetnie się czuje, był nawykowo uczony, żeby nie jej syfu, a nie tak jak ja od najmniejszych lat byłem nagradzany słodyczami przez dziadków, przez tego ze złej woli nie robili, nikt nie wiedział o tej cukrzycy i tak dalej. Więc tak samo, ty masz prawo odkryć w sobie boskość i tę moc. Bo wielu ludzi ma coś takiego, że i to jest właśnie owoc chrześcijaństwa i niektórych praktyk buddyjskich, niestety, i różnych z rozwoju duchowego, że dopóki inni nie będą szczęśliwi, to ja nie będę. Zgów do prawda. Jeśli tak sobie powiesz, to wszyscy będą nieszczęśliwi. Jeśli ty jesteś szczęśliwy, a obok ciebie otoczenie jest nieszczęśliwe, no to dlaczego nie posłuchają mojej audycji? Czemu nie, nie, nie poczytają książek o duchowości? Przecież tego jest masa. Tam wszystkie te rzeczy plus minus, co ja mówię, są opisane. Bo to wszystko jest to samo. No to co chcesz zrobić? Zrezygnować z wielkiego szczęścia, bo gościowi się nie chce posłuchać, albo drwistego, bo ma ograniczony umysł? No tak jak ma ograniczony umysł, to niech cierpi. Niech cierpi do czasu, niech go tak cierpienie dociśnie, żeby poszedł po te książki, żeby zaczął swój umysł taplać w pozytywnych, fajnych rzeczach, a nie w negatywnych. No to co chcesz zrobić? Dlatego będzie najlepiej dla otoczenia, właśnie dla tych ludzi. Jeśli ty będziesz radosny, będziesz emanował tym szczęściem, będziesz wolny, bo ty im pokażesz, że jest możliwe szczęście. I właśnie w ten sposób, samemu będąc szczęśliwym, dasz ludziom pokaz, że to można, że jest coś innego. Okej, okay, większość ludzi powie, "E, on udaje i tak dalej, bo to życie jest nieszczęśliwe, tu trzeba cierpieć. Jak ktoś to się szczęśliwy, to złodziej, i sparci i tak dalej, albo się nakrad. To już jest jego wybór tej osoby. Ona wybiera tkwienie w tym przekonaniu, musi być do śmierci, być może jest nieinkarnacja i w następnym wcieleniu znowu się będzie ta istota uczyła. Ty masz obowiązek być szczęśliwy. Ty masz obowiązek spełnić potencjał, a nie rezygnować ze szczęścia, bo inni cierpią. Nigdy tego nie rób. Kolega mi ostatnio mówił był na jakichś kursach, nawet nie wiem czego, czy mindfulness, czy czegoś, na koniec przysięgi składali te buddyjskie e, amitaby. Mniej więcej, że się nie oświecą, dopóki inni się nie oświecą. Nigdy tego gówna nie składajcie. To jest gówno. Gówno, 100% gówna. Jakim cudem, jakim prawem w ogóle rezygnujesz z rozwoju siebie, z potencjału swojej istoty, bo ktoś nie chce tego robić co ty. To jest jego problem. To jest jego sprawa. Ty dostałeś w życiu po dupie, więc się szukałeś, jak zdobyć szczęście w mistycyzmie, w wiedzy i tak dalej, i tak dalej. I znalazłeś receptę. Korzystaj z niej. Czy patrzysz na bogatych ludzi, czy co? Oni oddają swoje Rolls Royce, swoje domy i tak dalej, bo o, inni są biedni, oddają. No nikt normalny tego nie robi, a ty chcesz to oddać? Niby dlaczego? Nie bądź frajerem. Nie daj się namówić na to, żeby zrezygnować ze swojego szczęścia, żeby być tak jak te mamroczące, wściekłe i negatywnie myślące otoczenie. Zrealizuj swój potencjał, bądź szczęśliwy, jest to wszystko moralne i dobre i w ten właśnie sposób, zamiast gadać głupoty i cierpieć, w ten sposób możesz pomóc innym ludziom. Mówię o tym zwłaszcza dlatego, bo u nas panuje po chrześcijaństwie taka opinia, że o, inni cierpią, tak, no ja też muszę z nimi współcierpieć. Nie, nie musisz. Skoro wybór radości albo smutku to jest wybór na czym skoncentrujesz teraz swój umysł. Ja mogę się skoncentrować na tym, że hejterzy mi zniszczyli majątek, firmę, że mi zniszczyli opinię w internecie. Mogę, mogę. Jak się poczuję? Bardzo źle się poczuję. A mogę się skoncentrować na tym, że obok mnie jest Bóg i wtedy czuję radość, szczęście i te poczucie mocy przede wszystkim. Mogę wybrać sobie teraz samo poczucie. Mogę, to jest mój wybór. Więc nie rezygnujcie z tego, nie, nie wybierajcie źle, bo inni wybrali źle. No co, co to znaczy? To jest tak, jakbyś żył w otoczeniu ludzi, którzy sobie codziennie motkiem się uderzają po jakiejś części ciała. To ty też masz to robić? To jest ich wybór. Nie musisz się uderzać motkiem, odłóż motek. To jest tak, jak koncentrujesz na czymś swoje myśli. Nie musisz koncentrować swoich myśli na negatywach. Możesz na pozytywach. Jeśli ten gościu, na którym się wzorujesz, tego nie umie, no to co? Na kim się chcesz wzorować? Na nieudaczniku? Na gościu, który się tego nie nauczył? Masz prawo zrealizować swój potencjał? Jeśli chcesz pomóc innym, to najlepiej się pomaga w ten sposób, że oni widzą, że ty jesteś radosny i promieniejesz. I to jest najlepsze pomaganie innym, a nie jakieś durnoty, głupoty, przysięganie, że. Ja też będę się skupiał na negatywnych rzeczach, bo oni się skupiają na negatywnych. To kurwa wszyscy będziecie nieszczęśliwi. Takie chore przysięgi, demoniczne przysięgi, są po to, żeby wszyscy byli chorzy, smutni, a potem przychodzi cwania, który wie jak to działa i po prostu was drypie w dupę po prostu jak się da. Bo na sfrustrowanych ludziach Zarabia się najlepsze pieniądze, można wtedy im pocisnąć jakieś ciuchy, iPhony, srony, samochody, wszystko im można pocisnąć. I oni wszystko kupią, żeby się lepiej czuć. A tajemnica lepszego samopoczucia brzmi, yy, brzmi tak. To, na czym się koncentrujesz, takie się pojawiają emocje. Im częściej się na czymś koncentrujesz, powstaje nawyk i powstaje stały stan emocjonalny, nazywany samopoczuciem. Więc albo dasz dupę do rypania... Albo sam złapiesz swój umysł za mordę i go poprowadzisz ku szczęściu, radości i ku Panu Dobremu Bogu, czego Ci z całego serca życzę i sobie życzę, bo pewnie kolejne ćwiczenie, słomiany zapał za 6 dni się skończy i znowu wrócę do stałych stanów emocjonalnych. Ale dobra, ale już jestem mądrzejszy o jakieś jedno doświadczenie, to też doceniam. Także Szanowni Państwo, czekajcie, bo Pan Dobry Bóg mi coś mówi, co tam, żeby mi dawali kasę. Nie, dobran to Pan Bóg, Dobry Bóg tego nie mówi. Także, dobra, co tam gadasz, no, szybko, bo kończę audycję, no. że pozdrawiasz, tak, no, Pan dobry Bóg Was pozdrawia, życzy Wam szczęścia i pieniążków dużo, bo to przecież najważniejsze, e, no i dobra, no i tu razem z Panem dobrym Bogiem e, życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego dnia, serdecznie, fajnego, miłego dnia, pełnego miłych zdarzeń, także erotycznych, a co to jest erotyzm? To jest energia. Energia, która się przejawia na drugiej i pierwszej czakrze, czyli jako seks. Naprawdę nie ma się co Boga wstydzić, bo to jest tak, że Bóg ma płeć męską. Bóg nie ma płci. Bóg nie jest ani kobietą, ani mężczyzną. Bóg jest po prostu energią, którą tutaj nasze mózgi są w stanie w bardzo ograniczonym stopniu pojąć. Więc seks to jest energia. Zapraszajcie Boga, nie tylko do posiłku. Jesz coś z Panem Dobrym Bogiem. Kopulujesz z Panem Dobrym Bogiem. Robisz coś, okładasz jakieś ktoś, cię napatlejesz po mordzie, z Panem Dobrym Bogiem, żeby mu zęby odrosły, no. I się nosek nastawił. Wszędzie ciągasz ze sobą tego biednego Pana Dobrego Boga. Wszędzie. Jesteś w kiblu, on z tobą jest. kopulujesz jest. Wszędzie, bo to, to jest twój najbliższy przyjaciel. Nie ma czegoś takiego, o, teraz robię kupę, to, to nie. Dla, dla, no niby dlaczego nie? Moje najlepsze pomysły powstały w toalecie, gdy sobie czytam, Mam zresztą mamą czytelnię w toalecie. Także, szanowni państwo, zero wstydu. To jest wasz ojciec, wasz stworzyciel. On zna wszystko, zna wasze ciało, zna to wszystko. Sobie można pierdnąć przy nim. No pierdnąć nie można przy innej osobie. Ja na przykład nie pierdzę przy innych osobach, bo szanuję inne osoby. Natomiast przy Panu Dobrym Bogu mogę walić ile wlezie. Rozumiecie o co chodzi? Nie wstydźcie się nie, nie, nie ma tematów, których, nie, których po prostu boicie się pomijać. O wszystkim mu mówcie. Mówcie mu o wszystkim, to jest najlepsza terapia. To jest najlepszy psychoterapeuta. I najmocniejszy. I na przykład, jak chcecie, na przykład, chcielibyście kogoś po prostu zabić, zajebać, zniszczyć, to powiedzcie: Słuchaj Boże, no chciałbym komuś po prostu krzywdę zrobić. I on mówi: No stary, rozumiem cię. no. I sobie trwasz w tej emocji, nagle czujesz tą radość, że on przy tobie jest, i to się rozpływa. Już nie chcesz. Po co? Po co się nurzać w kimś, kto cię okradł, czy ci krzywdę zrobił? Po co się w tym nurzać w takim syfie umysłowym, jak ty masz wszystko, a on nadal jest w poczuciu braku, bo musi komuś ukraść, albo nadal kogoś hejtuje, bo czuje w sobie te takie emocje, które go rozsadzają, wcześniej czy później mury ja obiją. To jest więcej niż pewne. Po co ci się ba babranie w tej zemście, w jakiś. W jakimś sprawianiu, żeby było porówno? Po co? Jak ty już masz wszystko, masz radość, masz lekkość, masz wszystko, po co jeszcze tam temu zabierać coś? Ja nie mówię, żeby nie dochodzić sprawiedliwości, tylko mówię z poczucia, gdy jest przy tobie Pan Dobry Bóg, to po prostu się zostawia to wszystko. To jest po prostu Żygowiny. Te zemsty, te jakieś układy, że komuś coś tam. To jest Żygowiny. Natomiast w zwykłym stanie świadomości wracasz do tego, żeby się tam policzyć z innymi ludźmi. Ale jak jest przy tobie Bóg, nie chcesz tego, I to jest twoja wola. Nie chcesz, bo jest ci dobrze, na cholerę ci to. Masz już wszystko, czego nie mają najbogatsi ludzie. Masz lekkość, radość, poczucie mocy. Nie ma nic lepszego na tym świecie. Milionerzy, miliarderzy chcą wywołać w sobie taki stan emocjonalny, kupując jachty, najdroższe prostytutki, srając tam polskim modelką do ust i nie mogą sobie w tych uczuć w sobie wyzwolić. A ty już je masz. Masz to, czego ten gościu kupujący garki, patrząc, na przykład jadąc sobie najnowszym jakimś samochodem za dwie banki i wszyscy patrzą się tym podziwem, po prostu zasysa ten podziw ludzi, zazdrość. To ty masz milion razy lepsze uczucia, większe poczucie mocy, radości, lekkości i tak dalej. To ty już masz to, co ma ten miliarder, dużo więcej masz. To jakie mszczenie, jakie wyrównywanie rachunków? Wtedy ci się nie chce. Okay? Człowiek szczęśliwy nie chce się mścić, Nie to, że nie może. On już nie chce, bo jest mu dobrze. Po prostu cofnięcie się myślami do jakichś myśli o zemście, doprowadzeniu rachunków do końca, to są żygowiny. To jest tak, jakbyś się miał i liznąć żygowiny jakiegoś menela leżące na ziemi. To jest ochyda. W tym stanie emocjonalnym, gdy wyczuwasz sobie Boga. Po pewnym czasie możesz sobie zacząć wyobrażać, że ten Bóg jest wszędzie. No bo Bóg jest wszędzie, bo jest wszystkim, co istnieje. Dobrze, szanowni państwo, z Panem dobrym Bogiem. Jeśli istnieje, na pewno istnieje, bo w to wierzę. Ale nie wiem. Chłop w dom, Bóg w dom i życzę państwu miłego, pełnego radości dnia. Dwa ogłoszenia parafialne. Szukam wspólnika do prowadzenia strony Samice Będzie link pod tym. 30% tam mniej więcej zysków z reklam, i tak dalej. Ja już po prostu nie mam czasu na prowadzenie tego. Ja po prostu już wczoraj to już doszedłem do wniosku, nie mam na to siły. Zabiera mi to wszystko za dużo czasu. Druga rzecz, stream w niedzielę, jeśli pan dobry Bóg pozwoli, będzie się o 17 około 18. Także zapraszam do dzwonienia, porozmawiania miłego, jak najbardziej. Albo i niemiłego, jeśli ktoś ma problem, jeśli będę potrafił, to odpowiem. Z Panem dobrym Bogiem, chowdom, dom, Bóg w dom. Trzymajcie się, cześć, miłego dnia.